Hej siemaneczko, ja jestem Abra i dzisiaj będziemy podglądać, szpiegować Agent X'a w jego nowej części willi, bo to co on ostatnio robi jest naprawdę co najmniej dziwne. Słuchajcie, on poprosił mnie, oczywiście mówię tutaj o Agent X'ie, abym pomógł mu rozbudowywać zarówno jedno skrzydło jego willi, jak i drugie. Natomiast wy na pewno jeszcze wiecie, że podpisałem umowę z Elviso. Słuchajcie, tutaj normalnie jest umowa, że oświadczam, że zobowiązuję się pomóc Elviso w budowie willi, pałacu, dać z siebie wszystko, srata, ta. Czyli jakby nie było. Słuchajcie, ja będę pomagał zarówno Elviso, jak i zarówno Agent X'owi. Nie mam pojęcia, czy słuchajcie, w ogóle mogę tak robić, bo teoretycznie oni rywalizują. Kto zrobi lepszą, bardziej luksusową, większą i tak dalej willę, ale nie zmienia to faktu, że Agent X naprawdę świruje przez to, że właśnie Elviso tworzy coś niebotycznie wielkiego. Dlatego słuchajcie, przygotowałem sobie sfermentowane okopanka, cukier, brązowego grzybka, 3 butelki puste i słuchajcie, zrobimy z tego podki na niewidzialność. Będziemy właśnie agenta pod zobaczymy, co on myśli o właśnie willi Elvisa, ale zanim to, najpierw do agenta pójdę i go po prostu zagadam. Zacznę go ciągnąć za język, żeby zobaczyć, co on w ogóle wyprawia. Puk, puk! Witam, ale panie szefie! To był dobry dzisiaj. No, co było dobre? Frytki były takie okej. Jakie frytki? Bardzo, ale... A z kim ty gadasz, agent? Nie, serio, z kim ty gadasz, stary? Bo ja trochę cię nie rozumiem teraz. Co się dzieje? Co przepraszasz? Wybaczam, co się stało? To ty dzwoniłeś. Ty, ale nie, bo ja przyszedłem, stary, zapytać, bo ty mnie tutaj wynająłeś do pracy, tak? Dałeś mi nawet jedną sztabkę nederytu, żebym ja ci tutaj pomagał, prawda? Zapomniałem. Nie chcę teraz pieniędzy, nie. Ja chciałem się zapytać, szefie, jakie są kolejne zadania, bo my robimy większą willę od Elvisa, prawda? Ta willa Elvisa to w ogóle niech idzie sobie na spacer. Ja się nie skupiam na wielkości, bo to, że coś jest duże, to nie znaczy, że jest lepsze. Ale skoro mówisz, że większe nie jest lepsze, to dlaczego dobudowałeś tak gigantyczne jedno skrzydło willi i drugie też? Tu jest luksusowo, naprawdę. Co nie? Jest bardzo luksusowo, ja nie będę tego negował, no to prawda. Popatrz, gdybym miał takie jedno skrzydło, już tutaj więcej luksusu nie zmieszczę. Tak, ale jak dobuduję... Tak, to... ale ty mówisz, że rozmiar nie ma znaczenia, a to jest olbrzymie w ogóle coś ty zrobił. Ty specjalnie to zrobiłeś, żeby powiększyć swoją willę, aby Elviso nie miał największej willi w milionowicach. To jest prawda. Ale co ty gadasz? Nie, ale to wobec tego ty nie czujesz jakby urazy do Elviso? Ty nie czujesz rywalizacji? Yeah. To w ogóle nie ta droga, tak? To ja się myliłem. Wiesz co? To słuchaj, bo akurat żelazko zostawiłem. Tak, żelazko zostawiłem. Wiesz co, ja zaraz wrócę. Wydaje mi się, że to jest największa bujda, jak usłyszałem w życiu. To, że Agent X nie rywalizuje z Elviso na wielkość willi. Ej, serio, włóżcie to w między bajki. Słuchajcie, idziemy teraz do mojego lodowca, żeby szybciuteńko zrobić podaczki na niewidzialność i będziemy podglądać, podsłuchiwać i szpiegować Agent X'a. Bardzo możliwe, że właśnie wybierzemy się z nim, słuchajcie, tam, gdzie jest Elviso, bo agent cały czas tam łazi i tak marudzi, że tylko nie do końca wiem, co on mówi, bo ja często go tam widzę, że on coś tam markocze, ale nigdy jeszcze, słuchajcie, nie słyszałem, co on tak naprawdę myśli o tej willi, więc w tym odcinku na pewno się przekonamy i dowiemy się, czy na przykład Agent X planuje wojnę między willami, nie żeby rozwalać się na TNT, ale czy to naprawdę nie będzie jakiś taki wyścig na zasadzie, wiecie, kto szybciej zrobi, kto więcej zrobi. Dlatego jeśli jesteście ciekawi, jak to wyjdzie i czy Agent X swoją drogą w tych nowych, wiecie, skrzydłach willi coś ukrywa, to oglądajcie ten film do końca i zasubskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem. Serio, kliknijcie dzwonek, żeby was filmy nie ominęły, a są tutaj filmy codziennie. I wpadajcie też na mój drugi kanał, Abra Games, bo tam także filmy są codziennie. No dobra, no to w takim razie, słuchajcie, naprawdę pospieszmy się. Robimy szybciuteńko te poteczki na niewidzialność. Musimy na pewno, słuchajcie, wziąć broda. Nie mów, że ja nie mam żadnej brody. Nie! Dobra, wytrzasnąłem, słuchajcie, brodawę i teraz tak, wkładamy oczywiście brodawę, następnie robimy, słuchajcie, a właśnie, ja już mam sfermentowane oko, gdyby ktoś pytał. Ej, nie! Ej, to jest głupie! Ja miałem, słuchajcie, zrobić sfermentowane oko na tym odcinku, a już zrobiłem przygotowane. Nie, to w ogóle bez sensu. No ale tutaj i tak zawsze mamy, słuchajcie, itemki. Bierzemy oczywiście złotą marchewę, bo ona także się przyda i teraz, słuchajcie, dodajemy właśnie do tego awkward potion, słuchajcie, złotą marchewkę, to nam da widzenie w nocy, następnie dodajemy właśnie to oko, oczywiście jeszcze redstone, żeby to wszystko było na 8 minut i mam nadzieję, że odkryjemy, co agent myśli właśnie o willi Elviso. Moi drodzy, ja przypominam o sklepie www.abraety, pierwszy link w opisie, czekają na was epickie rzeczy i do każdego zamówienia dokładam zdjęcie z autografem, ale są ograniczone ilościowo, więc jak się skończą, po prostu znikną. www.abraety, pierwszy link w opisie tego filmu, wpadnijcie i złóżcie swoje zamówienia z Abra Team. No dobra, mamy niewidzialność, słuchajcie,
już teraz 3-minutową, oczywiście dokładamy redstone'ik i teraz będzie, słuchajcie, 3x8, czyli aż 24 minuty podglądania Agentixa. Problem jest taki, że zarówno Maciuch, jak i Elviso znajdują się aktualnie na serwerze, więc dobrze by było, żeby oni mnie nie zauważyli oraz, no oczywiście także Agentix. Dobra, słuchajcie, zgarniamy w tym momencie te oto poteczki. Jedną sobie, słuchajcie, odłożę, żeby po prostu była na zapas. Odłożę sobie także tą umowę właśnie, którą podpisałem z Elviso, bo to jest mega ciekawe, że ja będę współpracował i z agentem, i z Elviso, ale dzięki temu dostaję mnóstwo pieniędzy i teraz właśnie idziemy podglądać Agentixa w jego willi. Okej, okay, dobra, w tym momencie, słuchajcie, wypadałoby zdjąć zbrojkę w taki sposób, aby agent po prostu mnie nie widział. I teraz, słuchajcie, 3, 2, 1 i bum! Oczywiście, żeby nie było, jestem teraz niesłyszalny, więc totalny chill, jestem też w dodatku niewidzialny, więc na pewno, słuchajcie, agent się nie dowie, że ja teraz tutaj jestem. On oczywiście sobie tutaj udoskonala swoje pomieszczenie i teraz pytanie, co on będzie robił, bo słuchajcie, ogólnie to on już wczoraj mi zapowiadał, że fajnie by było, żebym pomógł mu właśnie zbudował tego czegoś. Dał mi jedną sztabkę nederytu dosłownie za 20 minut pomocy. To jest na tym odcinku, sami widzieliście, chciał mi rzucić jeszcze kolejną albo jeszcze kolejną, więc agent ewidentnie, słuchajcie, pieniążki ma i nie można temu zaprzeczyć. Ale czy faktycznie on chce jakby tutaj mojej pomocy, tego nie wiem. Ja też zastanawiam się, czy bardziej on chce mi zapłacić, żebym ja mu pomagał, abym po prostu nie pomagał w tym czasie, Elviso. Czy serio agent chce pomocy, bo to pomieszczenie, słuchajcie, jest olbrzymie. Naprawdę jest duże. Ale tak szczerze? To co, on teraz telewizor będzie wymieniał tutaj? Goście, ale oni po prostu tego nikt się nie spodziewa. Ej, bo tutaj on ma tutaj już jeden salon, a ja się dowiedziałem w sekrecie, że to, słuchajcie, jest drugi salon. Czyli teoretycznie mógłby mieć właśnie jedną kanapę i jeden telewizor, ale patrzcie, to jest kanapa na 4 kratki szerokości, a tutaj ma kanapę, teraz, słuchajcie, na kratek szerokości 6. To był ten grat. Czyli o połowę większą. Ej, to jest jego zdaniem grat, słuchajcie. No. Ja normalnie nie mam telewizora. Tak, kupić nowy. W ogóle, słuchajcie, a on mówi, że to jest jakiś grat, kiedy miał telewizor, wiecie, na jakieś 100 cali w Minecrafcie. I teraz pytanie, czy on w takim razie... Tutaj zrobimy sobie przeszkloną ścianę, oni wtedy... Ej, to mogłoby naprawdę fajnie wyglądać, gdyby, słuchajcie, ściana była przeszklona w tym miejscu, ale czy ja mam rozumieć, że on będzie chciał zrobić, słuchajcie, tutaj telewizor na... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kratek, słuchajcie, będzie chciał mieć telewizora, to będzie dosłownie tyle samo. Tak mi się wydaje, że to będzie takiej samej wielkości telewizor. Ale powiedział o bilardzie. I tutaj jestem, słuchajcie... Mega ciekaw, jak można zrobić stół do bilarda w Minecrafcie? Ej, nie, serio, jak? Dobra. Znaczy, ja wiem, agent potrafi robić totalnie zwariowane rzeczy, co chyba najlepszym dowodem na to jest, słuchajcie, jego willa. Ale serio? Okay. Nie, naprawdę, jak on chce zrobić 48 bilard? 48 szybek wystarczy, nie wystarczy, jak 48, nic. Dobra, ej, bardzo ładnie to będzie wyglądało, ale tak poważnie, serio, czy on naprawdę robi, słuchajcie, to pomyślenie tylko po to, aby jego willa była większa od Elvisa? Serio? Dobra. Naprawdę mu na tym zależy w ten sposób? Oni będą tak rywalizować? Tak luksusowe. No oni po prostu nie wytrzymają. Ej, ale to już jest luksusowe! I ja wcale nie czuję jakiejś zazdrości do Agentixa. No na pewno fajnie by było, słuchajcie, coś takiego mieć. Jasne. Ale nie jestem przekonany, żebym teraz miał mu zazdrościć. Okej, słuchajcie, Agentix właśnie robi jakieś obliczenia odnośnie tego telewizora. Mi zostało, słuchajcie, niepełne 5 minut i... Ej, on sam właśnie jest zdziwiony, że to jest tak mały telewizor, ale on chyba wyszedłby tego samego rozmiaru. Naprawdę, dosłownie. Nie. Właśnie, co był tutaj? Tutaj był na 6. To był na 6? Na 8. No to na 8, no to tak, tak nie... Na 4 do 33% większy, to tak se, no nie? Dobrze mówię? Nie wiem, czy dobrze policzę, to nie ma znaczenia! Nie, no, chyba, żebyśmy okna, większy. O, okna można wywalić, komu one są potrzebne? Ej, ale mógłby też telewizor nachodzić po prostu na zasłonę, albo na okno, chyba taka opcja o, kurde, też jest, nie? Kurde, jaki to w ogóle robi efekt. Ej, czekaj, to jaki robi to robi robota efekt? Nie, no o kurde, ej, to jest kozackie! Ej, serio, to wygląda jak telewizor, nie? Ej, naprawdę, szczerze, mega dobrze to wygląda. Naprawdę mega, mega dobrze to wygląda. A z tej perspektywy też kozacko, jakby tam jeszcze był telewizor, no nie? Tylko serio, on robi takie gigantyczne pomieszczenie. Tutaj robi jakąś kanapę. Malutki telewizor. Tu robi jakiś telewizor, a tutaj co? Nie wiem, kurczę, będzie klop? Serio? Jakby, naprawdę, nie rozumiem go totalnie, ale ej, robi ten telewizor, robi ten telewizor, patrzcie to! Będzie ten malutki. Ale no właśnie, potem identycznego ogromny rozmiaru jest ten telewizor. Potem wstawimy taki ogromny, że po prostu każdy będzie zazdrościć, że jak on duży ma telewizor. Nie wiem, ja nie czuję się naprawdę zazdrosny, że on ma telewizor w Minecrafcie, a ja nie. Ej, słuchajcie, agent chyba leci właśnie do willi Elvisa. I ja zauważyłem, że on raz na 10 minut się tam wybiera. Naprawdę, no dosłownie, słuchajcie, bez jaj. On tam co 10 minut jest i on tak chodzi i słuchajcie, że niedokończone, moje to lepsze, i tak dalej, ale jestem swoją drogą też ciekaw, jaka jest teraz relacja między agentem a Elvisem.
Co? Z czego on się teraz śmieje, bo nie słyszałem? Ej, co jest grane? Po co mu ten płot? Ej, nie, no, akurat ten płot jest całkiem zabawną sytuacją, bo naprawdę, ja tego też nie kumam. Po co jakby do końca słowo płot? Nie ma sensu. Ej, nie, naprawdę, jakby ten płot nie do końca ma sens, ale... O, jestem strony... złodziejem! Jestem złodziejem! O nie, tu jest płot! Nie dam rady! Nie dam rady! Przeszedł przez płot w pół sekundy. Ej, ale tu bardziej chyba chodzi o to, że to ma być, wiecie, tak prestiżowe, że po prostu ten płot, no, ma być taką ikoną luksusu, no, tak jak ogród, na przykład Agent X, tak, też ma żywopłot. Nie, ale naprawdę, muszę przyznać, że ta praca, słuchajcie, idzie całkiem szybko, bo spójrzcie na to, od wczorajszego odcinka przyszły tutaj alejki. Oni w ogóle teraz Macie chyba skin budowniczego! Co jest? Ej, mega mocny w ogóle Agent X, patrzcie, on się ukrywa. Ja mam jeszcze równe 2 minuty niewidzialności, więc zaraz będę zmuszony wypić, słuchajcie, kolejną poteczkę of invisibility. Ej, ale... Jednak tutaj widzę, że materiały są... gorsze. Znaczy, szczerze, to nie wiem, no jak dla mnie, to materiały są bardzo podobne. No i tu piaskowiec, i tu jest piaskowiec, nie? Ale szczerze, te alejki naprawdę będą ładnie wyglądać. Jakby ten ogród będzie o niebo większy. Trochę wyższy jednak. Ej, ale czekajcie, a tu jest agent, dobra, to zaraz do niego podejdę. Widzę, że też ja to jednak umiem budować. Zasadził sobie tutaj ciemne dęby, chyba będzie z tego budować, a tu jest jakaś książeczka. Znaczy, tabliczka dla Agent X-a tu jest napisane. O! Ej! To? Tego nie widziałem. Jeśli to jest jakieś pranki, to wybuch... Nie, no chwila. Nie, to jest dla agenty, ale to chodzi, że to jest zakaz? Ej, nie wiem, słuchajcie, nie mam bladego pojęcia. On to pewnie zaraz rozkopie, ale jak to wybuchnie, to będę kisnął. Nie, to nie wybucha. Co ej, tu się stało? To miał być chyba zakaz, jakby wiecie, żółto-czerwone albo niebiesko, albo czerwono-białe, nie, żółto-czarne XD? Albo czerwono-białe pasy to są takie, wiecie, zakazy, nie? Wbijamy, dobra. Ej, on se wbił, jak on zaraz jakąś tutaj aferę zrobi, to będzie mega przypał, to będzie naprawdę ultra przypał. Nie, agent, nie rób tutaj przypału, nie, naprawdę. No i co ty tutaj? On żwiru używa, nie mogę. Ej, akurat moim zdaniem żwir jest bardzo pałacowy, taki dworkowy, serio. Jakby koniki, wiecie, o, karety i tak dalej na takim rondzie sobie zakręcają. Naprawdę, mnie się to z takimi brytyjskimi dworkami kojarzy. To jest 21 wiek, gdzie jest asfalt? Ej, no dobra, akurat asfalt też byłby spoko, ale trzeba przyznać, że słuchajcie, połać terenu, na której buduje aktualnie Elviso, jest gigantyczna, jest o wiele większa od Agent X-a. Tak, Elviso ma większą połać terenu od Agent X-a. Dlatego agent właśnie chyba z tego powodu chce zrobić sobie jeszcze większą willę. Pytanie, czy on też będzie chciał zagarnąć więcej terenu, ale póki co, to naprawdę on jedyne co to robi i śmieje się, że nie luksusowe. Dobra, słuchajcie, 10 minut niewidzialności, więc ja się chowam tutaj szybko za filarem i słuchajcie, pijemy kolejny niewidkę. Dobra, zabieram ze sobą butelkę, żeby nikt o mnie nie wiedział. Akurat Elviso i Macioch to tam mogą wiedzieć, bo to nic wielkiego, ale gdyby agent się dowiedział, że ja tutaj go podglądam, to byłby przypał. Dodatkowo, patrzcie, zaczęliśmy na moim odcinku wczorajszym tutaj właśnie alejkę, żeby bezpośrednio z willi Elviso była alejka tutaj do milionowic, a oni tego nawet nie skończyli. To jest mega podejrzane, ale gonimy agenta, bo słuchajcie, w dzisiejszym odcinku naszym celem jest znaleźć... No i to jest budynek. To jest kwintesencja tego, czym powinna być willa. A czy tak szczerze, to agent ma rację. Ale to nie znaczy, że Elviso zrobi złą willę, bo tak naprawdę Elviso to rozmiarowo zrobi w zasadzie pałac, a nie willę. To będzie właściwie nad rzeką, jak tu się wszystko zrobi. To będzie wyglądało tak. Nie, no trzeba przyznać, że to naprawdę jest willa. Jakby wszystko okej. Okay. Ale naprawdę nie rozumiem tej konkurencji między Elviso i Agent X-em, bo jeden, że tak powiem, zaczepia i przekomarza się z drugim, zamiast współpracować. I naprawdę, ja nie kumam totalnie. Proszę. Co proszę? O kurde, gościu, ten widok, no... Nie, no, to jest coś pięknego. Jakby to jest ładne. Ja nie będę mówił, że nie. Ale agent naprawdę, słuchajcie, on się dziwnie ostatnio zachowuje. On se zrobił nawet podest, żeby to... Ej, nie, naprawdę, szczerze, mega ładne. Jasne, to się zgadza, ale... Ale agent chyba trochę za bardzo... Masz nawet okno, a Elviso nawet nie ma okna. Bo na przykład nie postawił jeszcze nawet fundamentów budynku? Agent X, nie pomyślałeś o tym? Nie, naprawdę nie kumam. Okej, jakby spoko, słuchajcie. No chwilę mnie tutaj nie było, ale dosłownie, słuchajcie, z minutę. I agent mówił, że musi zrobić, słuchajcie, zlecenie. Jakby on już raz, słuchajcie, u mnie zlecenie robił na akacjowe deski. Że tam on chciał 10 staków desek, bo będzie budował jakieś tam pomieszczenie za właśnie willą swoją i żebym ja tego nikomu nie zdradzał. Ale teraz mówił, że też będzie robił jakieś zlecenie. Bo ja chłopakom ogólnie już mówiłem, że to usługowo to jest całkiem spoko opcja. Jeżeli oni nie mają czasu, bądź chęci na robienie czegoś łatwego, a mają pieniądze, to ja mogę zrobić po prostu to za nich. Tutaj agent sobie wchodzi, przeczyta sobie po raz kolejny. Gdzie jest? A, tu
na dole są skrzynki. Okej. Okay. Mogliby to lepiej podpisać. Jak lepiej mogliby to podpisać? O, tutaj pięknie. Ja tutaj dałem mu te 10 staków desek. Mam nadzieję, że on mi tutaj to opłaci. Ty. On to zabrał i nie opłacił. A w książce jest napisane. Ej, dobra, dał sztabkę Nederytu. Nie, no to szanuję w takim razie. No to dobra, no to ja... Gdzie mu to zostaw? Dobra, ja na razie, słuchajcie, nie zabieram, żeby agent nie widział, że coś tutaj ubywa. I teraz tak, słuchajcie, na razie... Ej, nie no, ale sztabka Nederytu, słuchajcie, za te 10 staków desek, to jest dobra cena. Naprawdę, ja, wiecie, ja dosłownie, słuchajcie, musiałem wykopać 2 staki drewna. No nie? Potem przerobiłem to na deski. Więc bardzo, bardzo dobrze. I teraz agent właśnie składa zamówienie w moim usługowie. Ja mam jeszcze niewidzialność na 4 minuty z hakiem. Dużo... Co redstone'a. Dużo? Co dużo redstone'a? A ja, słuchajcie, jeszcze odnośnie zadania dla Elviso i dla Maciocha. Ja oczywiście nad tym pracuję, więc totalny chill, ale wiecie, zbroja dla Maciocha wymaga czasu, a banery dla Elvisa też wymagają czasu, a zarazem jeszcze muszę pomagać w budowie willi Elvisa, więc naprawdę tych zadań jest za dużo, serio, tych zadań jest za dużo, ale okej. Okay. Agent, słuchajcie, już tutaj mi pisze właśnie zlecenie w moim usługowie, więc sami widzicie, usługowo jak najbardziej ma sens. Serio, tak totalnie ma sens. O, on już to napisał? Czekajcie. Czy nie? Okej, jeszcze. Dobra, ej, on jakieś mega duże zlecenie daje, ale jeśli on będzie płacił, słuchajcie... Redstone'a mi wystarczy. On chce redstone ode mnie. A, no tak, no bo słuchajcie, widzicie, on tam przecież u siebie w willi ma w podłodze redstone'owe lampy. Więc się nie dziwię, że on może chcieć. Jeszcze to będzie mocne. Co on chce napisać? Ej, dobra, teraz to, że tak powiem, troszeczkę nabrałem podejrzeń, słuchajcie. Naprawdę nie wiem, co się w tej książeczce znajduje, ale troszeczkę się szczerze mówiąc obawiam. Tam mogą być bardzo dziwne dyrdy małe napisane, ale okej. Okej, dajmy mu szansę. Dajmy mu szansę. Ej, słuchajcie, to jest naprawdę grube zlecenie, skoro on pisze to tyle czasu. Ale spoko, jakby wiecie, ja chcę zarobić na tym pieniądze. On chce wydać pieniądze, bo jakieś tam zlecenie mi da. Wszyscy, że tak powiem, są dobra. Szczęśliwi. Zrobił. Dobra. U góry się dawało, czy u dołu, nie. Okej, zostawił u góry, czyli dobrze zostawił. To on sobie, słuchajcie, wyjdzie, a ja to. Okej, dobra, poszedł sobie. Dobra, ja to zabieram. Oczywiście, Nedery, słuchajcie, do mnie. I teraz zobaczmy, słuchajcie, to zadanie. Potrzebuję dużo redstone'a. Naprawdę dużo też płacę. Bardzo dużo. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Bylebyś nie miał czasu pomagać Elviso, co? Ej, on napisał, że chce redstone. Jasne, ten redstone mu się przyda, tak jak już omówiliśmy się, słuchajcie, do właśnie tych lamp, wiecie, tam na dole, no nie? U niego w podłodze, ale to zdanie. Bylebyś nie miał czasu pomagać Elviso, nie. Ej, ja się zobowiązałem już jedną umową, że naprawdę będę pomagał Elviso. Tutaj mamy pięknie, słuchajcie, napisaną umowę, tak? Że będę mu pomagał w różnych zadaniach, że będę mu przynosił droższe bloki, że będę mu tańsze bloki przynosił i tak dalej. A agent nie chce, żebym ja pomagał Elviso. Nie no, będę pomagał i jednemu, i drugiemu, no sorry. Jak sami widzicie, serio, tych bloków redstone'owych potrzeba bardzo, bardzo dużo. Ostatnio właśnie, kiedy pomagałem w rozbudowie tego, słuchajcie, skrzydła prawego willi agenta, no to faktycznie my tych lamp w podłodze zrobiliśmy sporo, bo zeszło tych bloków redstone'owych chyba ze 4 staki. Więc serio, 4 staki razy 9 staków redstone'a, no jakby wiecie, tych proszków, no to daje, słuchajcie, całą skrzynkę ponad, nie? Cała, słuchajcie, taka skrzynka redstone'a w zasadzie zeszła, żeby zrobić tutaj lampę, żeby zrobić tutaj lampę, żeby zrobić także, słuchajcie, tutaj lampę i żeby ten pasek zrobić, więc naprawdę on potrzebuje tego sporo. Ale patrzcie, on jest naprawdę chłop zawzięty. Poszedł, ponarzekał na willę ten Elvisa i teraz dalej będzie samemu, słuchajcie, to wykańczał. Ale serio jestem ciekaw, jakby wiecie, on na pół tego pomieszczenia robi salon. Na drugie pół nie wiemy, co on robi. A co na jeszcze kolejne skrzydło? Serio, jakby... Nie wiem, po co on to robi. Naprawdę, nie kumam tego totalnie, ale mamy minutę i 15 sekund niewidzialności. Ej, jaką dekorację? Czekaj, pokaż. Ej, szczerze, te deseczki bardzo ładnie wyglądają. Jakby, wiecie co? To pomieszczenie jest duże, a przez właśnie takie detale, jak w podłodze chociażby takie lampy, dywany, takie deski, połączenie terakoty, szkła, sandstone'a, czy nawet desek, tak szczerze muszę przyznać, że naprawdę jakby to pomieszczenie się robi bardziej takie przytulne, przyjazne. Nie jest takie po prostu puste, jak kurczę, wiecie, wielki kościół, że nie, echo się niesie. Naprawdę wygląda to coraz bardziej przyjemnie. Dobra, ja muszę sobie, słuchajcie, też raz zjeść steaka. Będę widziany za 40 sekund, więc za pół minutki uciekam i wrócę do niego, kiedy będę widzialny, odciszę się i z nim pogadam. Pogadam raz jeszcze, bo powiem, że widziałem go właśnie przy willi Elvisa i zapytamy go, co on tam porabiał, ale póki co... Ej! Ej!
przyznam, bardzo ładnie to wygląda. Serio, takie przejście jest kozackie. Ale z drugiej strony tutaj są, słuchajcie, deski. Więc ja nie wiem, jak on będzie chciał to zrobić, ale naprawdę muszę przyznać, że całkiem nieźle. Dobra, 15 sekund, słuchajcie, niewidzialności, więc powinniśmy naprawdę zabierać, słuchajcie, tyłek w troki i uciekać, żeby przyjść do niego właśnie widzialnym. Więc słuchajcie, dobra, słuchajcie, lecimy do niego i teraz tak, odciszamy się. Agent X, witam serdecznie, szefie. Co tam u ciebie słychać, bo mnie tutaj dawno nie było. Słuchaj, ja w ogóle przechodziłem koło willi Elvisa i wiedziałem, że ty też coś tam patrzyłeś. Co ty tam, stary, porabiałeś? Ty współpracujesz z Elvisem w takim razie? Robisz mu willę? Ten, koło ogrodzenia Elvisa chciałeś powiedzieć. No tam mur rozwaliłeś mu i w ogóle coś tam po ścieżce chodziłeś przez chwilę, tam za drzewem. Jaki mur rozwaliłem? Znaczy, no to ogrodzenie, wiesz, to ja wiesz, to ja sprawdzałem po prostu... Ale to on cię wybrał jako testera tam jakości tego budynku? Ty będziesz jakimś tam stary. Ja ty z nim współpracujesz, tak? Ale to oczywiście. Dziwne. A bo ja nie widziałem, żeby on tobie pomagał tutaj z tą willą. Wiesz, to mega dziwna sytuacja. No bo ja jestem samowystarczalny. Okej, czyli jakby ty sam sobie tutaj budujesz, czasem ja ci pomogę, powiedzmy. A jeśli chodzi o willę Elviso, to rozumiem, że to jest wasz wspólny projekt, tak? I wy nie rywalizujecie w ogóle. Oczywiście, ja go całego wymyśliłem. Tak, stary? A to dlaczego ty budujesz tutaj, a Macioch i Elviso tam sami robią? Nie, trochę tego nie kumam. Ale to jest po prostu, wiesz, ja projekt im dałem, rozumiesz? Aha, czyli to jest twój projekt, tak? Czyli jakby nie kumam, ale dobra, to w takim razie ty sobie robisz tutaj, a oni sobie robią tu tam. I jakby on będzie miał większą willę i tobie to nie przeszkadza. Ja tak, bo ja widziałem, że tam gigantyczne są te ogrodzenia, tak dalej, mury. Okej, czyli jakby w ogóle nie ma zawiści między wami. Jest totalny chill. Nie, tak? No skądże? A, nie, dobra, czyli jakby... Skąd taki pomysł w ogóle? Okej, czyli ty uważasz, że po prostu zbudowałeś swoją willę i jesteś taki skromny, fajny i nic się nie dzieje, tak? Tak, jestem tym okazem skromności, czyli... Aha, dobra, nie, no to w takim razie, stary, jakbyś potrzebował mojej pomocy, to oczywiście dawaj znać, ja jestem tutaj do usług, a ja idę zobaczyć tam do usługowa, czy jakiegoś zlecenia ktoś nie dał, bo tam, wiesz, czasem bywają różne usługi, no, trzymaj się. Ej, nie, naprawdę, słuchajcie, to co agent odwala, co przekracza w ogóle moje jakiekolwiek, nie wiem, nieoczekiwania. Naprawdę, jakiś żart, słuchajcie, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej podglądania i szpiegowania Agent X-a, albo na przykład Elviso, i wpadajcie na sklep www.abraety, pierwszy link w opisie. Czekają na was epickie koszuleczki, kubeczki i mnóstwo gadżetów związanych z Abra Team, a do każdego zamówienia dokładam zdjęcie z autografem gratis. Każde jedno zamówienie ma autograf gratis, ale jak się skończą, to już znikną ze sklepu www.abraety, pierwszy link w opisie. Ja wam życzę dobrego dzienniczka, eleczko i pu!